Dzień dobry, witamy serdecznie. Chcemy zaprosić Państwa na oczywiście Was i za Waszym pośrednictwem mieszkańców Opola i całej Polski na otwarcie pawilonu dla lwów, które będzie miało miejsce w poniedziałek. Lwy już dzisiaj są jedyny raz w historii chyba do zobaczenia na opolskim rynku. Złoto niebieskie, błękitne w barwach miasta. Pojawił się pomysł, żeby lwy zastąpiły w herbie miasta i teraz można wybrać alternatywę albo krzyż, albo orzeł piastowski. Żartobliwie mówiąc oczywiście o tych faktach, ale rzeczywiście miasto Opole stało się miastem królewskim dzięki temu, że lwy pojawiły się w naszym ogrodzie, a ogród jest piękny, trzeci najładniejszy w Polsce według National Geographic, więc jeszcze przed lwami, więc myślę, że awansujemy co najmniej o jedną lokatę wyżej w kolejnym rankingu. Zapraszamy serdecznie, za nami zachęta do tego, żeby odwiedzić ogród. Ona skąd się wzięła, jak będzie rozstawiona, o tym wszystkim pan naczelnik, który jest inicjatorem tego pomysłu. Nawiązując do tego, co powiedział pan prezydent przed momentem, lwy przyjechały do nas z ogrodu zoologicznego w Gdańsku. Można żartobliwie powiedzieć, że zeszły z herbu Gdańska i zagościły tutaj u nas w Opolu. Przed wejściem do ratusza będzie można je oglądać przez najbliższe 2 tygodnie. Będą strzec mieszkańców Opola, a następnie wyruszą w podróż po mieście, pojawią się w najbardziej popularnych miejscach odwiedzanych przez mieszkańców, ale również gości przyjeżdżających do Opola. Chcemy również zaprosić ich do tego, żeby pojechały w region. Między innymi pojawią się na terenie zamku w Mosznej i w Juraparku w Krasiowie. Jest to element kampanii promującej największą atrakcję turystyczną Opola, którą przed pandemią odwiedziło ponad 270 tysięcy osób. Już teraz chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Opola, ale również mieszkańców Polski do tego, żeby zobaczyli wyjątkową, nową atrakcję, nowoczesny wybieg dla lwów i tygrysów, który jest jednym z największych wybiegów w Europie. A to, że nasz ogród jest piękny, zostało chociażby docenione wczoraj przez National Geographic, który Zoopole umieścił w gronie 10 najładniejszych ogrodów zoologicznych w Polsce. Tej kampanii będą towarzyszyć również plakaty ze zdjęciami wielkoformatowymi naszych lwów i tygrysa. Te plakaty pojawiły się już w mieście. Od dzisiaj również na fasadzie ratusza wyświetlimy reklamę, która co wieczór będzie się pojawiać i promować powrót wielkich kotów do naszego ogrodu zoologicznego. A przez najbliższe 2 tygodnie tutaj na rynku będzie można przychodzić, robić sobie zdjęcia z tymi figurami, które zostały pięknie namalowane przez opolskiego artystę Ignacego Nowodworskiego, który pomalował je w kolorach nawiązujących do oficjalnych barw miasta. Jest to złoto i ultramaryna, jak na królewskie koty przystało.